bloki od ciosów na tułów. Bloki od ciosu na tułów od haków. Hak na tułów rozróżniamy. Sierpowy na tułów w kategorii hak. Hak na tułów pięść łokieć pod ukosem. Hak na tułów pięść łokieć w linii pionowej. Od każdych z trzech ciosów jest inna obrona. Jeżeli przeciwnik zada cios tak zwany sierpowy na tułów w kategorii hak, ja muszę zrobić od tego obronę. W momencie, kiedy robię obronę od ciosu sierpowego za łokieć, robię to poprzez wpuszczenie bioderka do wewnątrz. Blok wpuszczamy do wewnątrz, amortyzując całym tułowiem, amortyzując siłę ciosu. Nie przyjmujemy ciosu sztywno twardo, tylko wpuszczamy amortyzując. W momencie, kiedy ja zrobię blok nakręcając się, niestety cios wejdzie za łokieć. Jeszcze raz powtarzamy. Cios sierpowy na tułów w kategorii hak wykonuje obronę blok na tułów. Wpuszczamy bioderko wewnątrz, amortyzując siłę ciosu. Jeżeli przeciwnik zada cios pięść łokieć ustawi pod ukosem, w tym momencie ten blok będzie nieaktualny, dlatego że cios wtedy wejdzie przed łokieć. Od ciosu, który uderzamy pięść łokieć pod ukosem, robimy obronę poprzez ugięcie kolana skręt stopy, obniżenie pozycji w pozycji walki. Cios na tułów, obniżamy pozycję poprzez ugięcie kolana skręt stopy, obniżając pozycję, nakręcając blokiem na cios. Obniżenie pozycji w pozycji walki. Nigdy nie robimy tego w ten sposób, że broniąc tułów osłaniamy szczękę. Dlatego nie ma takiej opcji. Obniżamy pozycję w pozycji walki. Jest sytuacja. Obniżam pozycję, nacywam przedramię, wykonuję blok. Jeżeli przeciwnik zada cios pomiędzy łokcie, czyli pięść i łokieć ręki i zdęty ciosu stawi pionowo, w tym momencie jeden blok, drugi blok będzie nieaktualny. W tym momencie robimy bloki od ciosów, ściągając łokcie lekko do wewnątrz, ale w tym momencie oczywiście odsłaniamy na cios pod ukosem i tak zwany sierpowy na tułów w kategorii hak. Ściągamy łokcie wewnątrz, nigdy nie opuszczamy, nie odkrywamy. Cios, łokieć, pięść w linii pionowej, ściągamy łokcie do wewnątrz. Musimy pamiętać o tym, żeby robić wydech przy każdym bloku i nigdy nie opuszczać rąk, bo przeciwnik zadaje cios na głowę. Odsłonięta głowa.